Jak chcecie dalej mówić o pieniądzach, tak jak powiedziałem, będę jeszcze o tym mówił aż do września chyba. I chcecie, żebyś zobaczył, jak należy stwarzać namacalne bogactwo. Bo najpierw zawsze zbierasz pewne rzeczy, jakby od strony teoretycznej, potem je przekuwasz na praktykę. Tak jest zawsze i ze wszystkim. Są pewne klucze duchowe do różnych rzeczy. I one są też po to, żeby otwierać pewne sfery. Natomiast zawsze, pamiętaj, zawsze głównym motorem stwórczym jesteś ty. Zawsze motorem stwórczym jesteś ty. Duchowe klucze nie służą do tego, żeby uzyskiwać coś z jakiejś innej strefy, tylko z ciebie. To z ciebie ma być wszystko. Ty musisz bardzo dobrze zrozumieć to, że tak jak dzisiaj powiedziałem, nie ma dla ciebie innego Boga, tylko Bóg mieszkający w tobie. Tylko takiego Boga możesz przeżywać, tylko z takim Bogiem możesz mieć doświadczenia prawdziwe. Reszta to będzie, albo to będzie reszta teoria jakaś, albo to będą duszewne zajawki różnego rodzaju, których jest w życiu człowieka pełno, prawda? Księga Jeremiasza 31-32 mówi: Pan stwarza nową rzecz na ziemi. Nową rzecz na ziemi, tu ją stwarza. To jest czas teraźniejszy i te sformułowanie ją stwarza. I to jest słowo, które pokazuje, że ta czynność trwa. Rozumiesz? I dalej w Ewangelii Jana 14:12 jest napisane: zaprawdę powiadam wam, mówi Jezus, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. I większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Kiedy studiujesz takie fragmenty pisma, to przede wszystkim przychodzą ludziom do głowy różnego rodzaju manifesty, różnych darów, które robił Jezus, uzdrawiań, uwolnień i tak dalej, i tak dalej. To jest okej. Tylko to są wszystko rzeczy drobne w stosunku do tego, co on globalnie sobą prezentował. Skoro Bóg stwarza nową rzecz na ziemi, a ty możesz na podstawie nowego przymierza czynić rzeczy takie jak Jezus. Co to znaczy Jezus? Poprzełam to przez Bóg. Tak? Czyli możesz robić to, co Bóg, tak? To twoim obowiązkiem obecnym, spuścizną, ale też obowiązkiem jest stwarzać. Ty masz stwarzać. Rozumiesz? Nie nabywać skądś. Jest w ogóle ta mentalność nabywania w kościele. Nabędę skądś, wezmę skądś. Tylko tak naprawdę to do końca ludzie nie wiedzą, skąd oni biorą. Mówią, od Boga wezmę, skądś tam wezmę. Co to znaczy w ogóle wezmę od Boga? Co to w ogóle jest za historia? Zauważcie, Bóg zbawia świat przez człowieka Jezusa Chrystusa. On nie używa innej metody. Zauważycie to? Tam nie ma metod pobocznych, tam nie ma dodatków. Tam nie ma tego, że jest Jezus i są jeszcze jakieś manifesty poboczne. Zauważacie to, że przez ten czas, kiedy Jezus prezentuje w Nowym Testamencie te nowe przymierze, tak, to jest tylko On. I nie ma nic z boku. Nie ma czegoś takiego, że Jezus się porusza, a gdzieś tam się dzieją jakieś znaki, cuda dodatkowe, Bóg sobie działa. Jakby nie, takich rzeczy nie ma. Jest Jezus i to wszystko. Tam nic więcej nie ma. Cokolwiek się dzieje, się przez Jezusa dzieje. Rozumiecie? Przez Jezusa się dzieje. Dlaczego to jest tak pokazane? Bo to wskazuje nam, tak, na zamysł Boga wobec człowieka, tego człowieka narodzonego potencjalnie z Bożego Ducha później. To ma być jak Jezus. Jedyne źródło mocy, jedyne źródło mocy. Jedyne źródło mocy, w ogóle jedyne źródło mocy, które znasz, czy też chciałbyś poznać, znajduje się w tobie. Ty nie poznasz innego źródła mocy. Pamiętaj, nigdy. Nigdy. To, co ty na przykład otrzymasz, ktoś na ciebie położy ręce, powie do ciebie słowo prorocze, wiesz, co to w ogóle jest? To są dodatki
dodatki, podkreślam słowo dodatki do tego źródła. Są takie, jakby ci to powiedzieć, wyobraź sobie, że jesteś źródłem, źródłem, z którego bije woda, a te dodatki takie zewnętrzne to jest tak, regulacja terenu obok, tam wygładzi ci coś w ogóle, tam ktoś na ciebie położy ręce, to ci wygładzi ten kawałek w ogóle ściany, z której to źródło tam bije, wiesz o co chodzi, jakoś takie zagospodarowanie niewielkie zrobi, jakieś tam dojście do kopie czy coś, nic poza tym, chodzi o to źródło. Zawsze, w każdej zewnętrznej usłudze, ludzie, chodzi o udrożnienie twojego źródła. To nie chodzi o dodanie ci czegoś. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tylko chodzi o udrożnienie twojego źródła, bo ty masz wszystko. Czyli ty nie potrzebujesz. Ty nie potrzebujesz, żeby ci dać, żeby ci dodać. Potrzebujesz, żeby cię gdzieś udrożnić ewentualnie. Udrożnić. Żebyś skąd czerpał? Z siebie, ze źródła, które jest w tobie. Taki jest zamysł Nowego Przymierza. Nowe Przymierze to jest Chrystus. On se chodzi, on ma wszystko. Wszystko ma, on wszystko ma w sobie. Wszystko ma w sobie. On prezentuje, jak powinien wyglądać narodzony z Bożego Ducha człowiek. O tak powinien wyglądać. Rozumiesz, jak chcesz się dowiedzieć, jak powinno wyglądać twoje życie, to sobie czytasz o Jezusie. O tak powinno wyglądać. Mam w sobie wszystko. Tak? Umiem zarobić, umiem się obronić, umiem się ochronić, umiem się ustawić, wszystko umiem. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Czego nie robię? Nie żebram pod bramami nieba. Boże pomóż, Boże daj, Boże załatw, Boże to, Boże tamto, Boże to, Boże poślij kogoś, Boże naucz. Rozumiesz, o co chodzi? To nie jest nowe przymierze. To nie są modlitwy nowego przymierza. To są modlitwy starego przymierza. To stare przymierze. W starym przymierzu to się działo. W starym przymierzu. Musicie to zrozumieć. Taka jest różnica między łaską a prawem. Tam było stare przymierze, teraz jest nowe przymierze. To jest inna formuła polityczna. Tam coś innego się dzieje. Tych rzeczy się nie miesza. Pamiętaj, nie miesza się. Nie wolno wymieszać starego z nowym, ponieważ wypada się z łaski. Łaska jest niemieszalna, nie można jej wymieszać z czymś. Nie można do niej dodać ani kawałka prawa. Stąd Paweł był takim szaleńcem, niszczącym wszelkie idee związane z tamtym okresem. Czy tamten okres był zły? Nie był zły. To nie chodziło, że on był zły, on był dobry na tamten czas. Ale się skończył tamten czas. Rozumiecie? Skończył się, zaczął się inny czas. Ludzie nie trybią tego czasu. Ludzie w ogóle myślą, że czas to jest właśnie w ogóle jakaś jedna linia, która sobie biegnie, gdzie się pojawiam w elemencie tej linii. Nie. Czas ma różne kształty, różną gęstość atomową na różnych okresach. Czas żyje. Rozumiesz, żyjesz w innej częstotliwości, w innej. Na przykład ty obecnie, przecież to taka fantazja jest, na przykład, żeby cię tam przenieść, byś 2000 lat temu żył. Nie żyłbyś. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Nie żyłbyś. Nie nadajesz się do tego. Jesteś stworzony w tym okresie czasu jako, tak, osoba kompatybilna z tym czasem tutaj. Ty się nie możesz znaleźć w innym czasie. To jest teoria taka, wiesz, baśnie takie, nie? To jest niemożliwe. Że nie mógł żyć w ogóle. Tak? To tylko w filmach fantastycznych się taka rzecz pojawia. Rozumiesz? I teraz w ogóle pamiętaj, jeśli ty możesz robić to, co Jezus, to ty musisz pamiętać, że ty musisz się zająć głównymi spuściznami po Jezusie. Głównymi. Charyzmaty, wszystkie działania a propos darów Ducha Świętego i tak dalej, to są rzeczy drugiego rzędu, nie pierwszego rzędu. Dlatego jak oni przyszli, bo tam demony są nam podległe. Przyszli w ogóle i oni się cieszą. Wypędzamy demony. Wiecie, o co chodzi? Wypędzamy demony. A on siedzi. I zero jakiejś reakcji euforycznej na to. I on jeszcze więcej do nich mówi. Nie cieszcie się. I to mnie rozwaliło. Nie cieszcie się. Ja mówię, w ogóle przyszli, się cieszą. Demony wychodzą. Wow, uwolniłem kogoś od demona. Wow, wyszedł z wielkim krzykiem. Wow, wolny człowiek. A my nie cieszcie się.
W ogóle jak to nie cieszcie się? Patrzyłem na te słowo i powtarzałem je sobie. Nie cieszyć się? Nie cieszyć się? Przecież no, mówię, Boże, mam wewnętrzne zadowolenie z tego, że to się dzieje. No nie? A czytam. Nie cieszcie się. Słuchaj, przeczytałem te słowo ze 30 razy i wreszcie siedzę nad tym słowem i mówię tak. Ja źle czuję, bo się cieszę. Mówię i w ogóle do Boga mówię, coś jest ze mną nie w porządku, bo się cieszę, że wypędzam demony. Jest coś ze mną nie w porządku. Ja w ogóle, wiesz, słucham swoich słów, one są tak jakby były, nie wiem, z jakiegoś hangaru do mnie przychodzą. Że mam coś ze sobą nie w porządku. Cieszę się, że wypędzam demony. Odczuwam zadowolenie. A Duch Święty powiedział, to jest, Artur, patologiczny stan twojej duszy, że ty odczuwasz zadowolenie. Powinieneś się cieszyć ze swojego statusu duchowego. Dlatego on mówi do nich, cieszcie się, że wasze imiona są zapisane w niebie. Ty, i mnie to rąbnęło. Ja mówię, wow, to znaczy, że brać przykład z Jezusa, oczywiście na wszystkich rzędach mamy brać przykład z Jezusa, w każdym wymiarze. Ale od czego zaczynamy zawsze? Od początku, jak to mówi stare chińskie przysłowie, każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Zaczynamy od początku, czyli od czego? Jestem stwórcą. Ty. Stwórcą. Jestem stwórcą. Rozumiesz, kim jesteś? Stwórcą. Nie konsumentem Bożych dóbr. Nie konsumentem. Posłuchajcie, ja coraz bardziej będę wam pokazywał różne rzeczy w Piśmie Świętym, które zostały bardzo źle zinterpretowane i sam po przednich latach brałem udział w tej złej interpretacji. Sam w tym brałem udział. Byłem jednym z elementów ludzi, z elementów w ogóle królestwa, które wprowadzały w błąd innych ludzi. Pokutowałem z tego. Nie mogę tego odwrócić. To jest nie do odwrócenia temat. Na przykład temat o szafarzu. Któż jest tym szafarzem? Wiecie, że to się dzieje przed śmiercią Jezusa, przed Jego zmartwychwstaniem, tak? Duch Święty nie zstąpił na ziemię, nie jest nikt narodzony z Bożego Ducha. To nie jest tekst do ludzi narodzonych z Bożego Ducha o tym szafarstwie. Przecież tam, zauważyliście, co na końcu tam jest napisane? Że on przychodzi i tego nieuczciwego szafarza wrzuca w miejsce z niewiernymi. Nie przyszło wam to kiedyś do głowy? Co to za tekst? Bo w czym jest sprawa? Ty nie masz korzystać z Bożych dóbr. Ty masz je produkować. Ty wszedłeś w etap, wiesz, jesteś w Nowym Przymierzu, jesteś w miejscu producenta dóbr Bożych. To przez ciebie są one produkowane. One nie są, aby je brać. One nie są, aby się nimi żywić. Rozumiesz? Te dobra Boże to nie jest pole pszenicy, które jest wokół ciebie i ty teraz w ogóle halleluja i tę pszenicę sobie kosisz. Nie. Ta pszenica ma być przez ciebie stworzona. Ma wyrosnąć w wyniku tego, rozumiesz, że ty staniesz się glebą, z której ona wyrośnie. Masz tworzyć, tworzyć, tworzyć. Cały czas masz tworzyć. Chcesz czegoś w życiu, to stwórz. Stwórz to, a nie oczekuj, że będziesz to miał. Rozumiesz? Że ktoś ci to da, że przyjdzie jakiś manifest Boży i coś się wydarzy. Ja nie twierdzę, że w wyniku różnych rzeczy takie sytuacje się zdarzają. Rozumiecie? Bo na przykład, jeżeli ktoś ustawicznie w swojej modlitwie, w swojej głowie powtarza sformułowanie daj, 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 to na starość coś mu przyjdzie. A ja nie chcę, żeby ci coś na starość przyszło. Ja chcę, żeby ci coś przyszło teraz.
Ja nie chcę, żebyś czekał do późnej starości na coś. Ja nie chcę, żeby ktoś z naszego ruchu czekał pół życia na manifest jakiś. Ja tego nie chcę. Ja chcę, żebyście tworzyli teraz. Oto Pan stwarza nową rzecz na ziemi. Oto Ty stwarzasz nową rzecz na ziemi. Kiedy teraz? Pytanie, czy Ty chcesz to robić? Pytanie, czy Ciebie to w ogóle interesuje? Pytanie, czy Ty załapiesz Boży koncept? Natura jest hojna i ekstrawagancka. Zauważyłeś, jak wygląda natura wokół Ciebie? Hojna i ekstrawagancka. Masy kolorów, masy kurcze kształtów. Wszystkiego jest masa, masa. Czyli jak, co to znaczy? To znaczy, że ten Bóg to jest Bóg tak hojnego, to jest tak hojna postać, hojna, rozumiecie, że to jest ponad miarę hojna. Wiecie, że tam wszystkiego jest ponad miarę. Wszystkiego jest ponad miarę. Powietrza się nie wywącha, słońca się nie przyjmie w ogóle wszystkiego. Tam cały czas to wszystko jest. Wszystko jest. Człowiek jest fachowcem, żeby niszczyć, no nie? A i tak mimo wszystko tego niszczenia przez człowieka wszystkiego naokoło, i tak to wszystko jest. Zobaczcie, to żyje w ogóle ponad naturalny sposób jeszcze dzisiaj. Tak? Bo i wiecie, że to się samo nie zniszczy, tylko w ogóle wreszcie Bóg to zniszczy. Tak? Bo to się musi zakończyć kiedyś w jakimś odpowiednim momencie, żeby stworzyć coś nowego znowu. No nowe stworzy. Wreszcie w konsekwencji tworzenia nowego, tak? Sprzątnie to, co stare, stworzy to, co nowe. Dlaczego? Bo to jest wieczny Stwórca. Tak? Ale wracając do Ciebie, Ty dzisiaj jesteś Stwórcą na Jego obraz. Ty możesz tworzyć. Gdzie nie spojrzysz, widać dostatek. Wiesz, czego to jest obraz? Że Ty możesz tworzyć dostatek. Ty możesz tworzyć dostatek. Jak On stworzył dostatek w naturze, tak Ty możesz tworzyć kompletny dostatek w swoim życiu. Sam możesz go tworzyć. Psalm 24:1. Do Pana należy ziemia i to, co ją wypełnia. On to wszystko stworzył. A Ty na Jego obraz możesz teraz tworzyć. Pamiętajcie, niedostatek jest zawsze skutkiem chciwości, egoizmu, lęku i nadużyć ze strony ludzi. Niedostatek się pojawia wtedy, kiedy ludzie nie działają w sposób produktywny, tylko bezproduktywny. Rozumiecie? Bezproduktywny. Dlaczego różnych rzeczy w różnych miejscach brakuje? Bo ludzie nie tworzą, tylko zżerają. I rozumiecie, że to samo się dzieje w życiu wielu chrześcijan? Chrześcijanie robią potężny błąd, wielu chrześcijan, są nieproduktywni, a żywią się tym, co jest wokół. Rozumiecie? Żywią się. Żywią się. Pomódl się o mnie. To jest żywienie się. Wiecie, co to jest, znaczy pomódl się o mnie? Daj mi jeść. Jakie jest słowo od Pana dla mnie? To daj mi jeść. Połóż na mnie ręce. Daj mi jeść. Uzdrów mnie, daj mi jeść. Wypędź ze mnie demona, daj mi jeść. To jest cały czas jedzenie z zewnątrz. I najczęściej w takich sytuacjach, rozumiesz, jeden jest w ogóle wyczerpany, tak? A drugi niczego się nie nauczył. Bo ten, który ciągle usługuje, on wcześniej czy później zaczyna być wyczerpany. Wyczerpują mu się, kurczę, rozumiesz, różne rzeczy. Dlatego przecież jest napisane, że Jezus w ogóle idzie, ktoś się go dotknął. Jest napisane, ktoś mnie dotknął, moc ze mnie uszła. Moc ze mnie uszła, no, moc z niego uszła. Przecież wiesz o tym, że jeżeli usługujesz, to moc z ciebie uchodzi. No, to jest proste. Rozumiesz? W mniejszym lub większym stopniu tak się dzieje. Energia jakaś z ciebie uchodzi. I teraz w ogóle w chrześcijaństwie dzielą się ludzie na dwie kategorie w zasadzie. Jedna, te główne. Jedna kategoria to jest taka, która usługuje. Druga kategoria to jest taka, która się tym żywi. Rozumiesz? Zachwiany porządek. Ponieważ produkcja jako taka, rozumiecie, jest za mała. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to jest zachwianie Bożego konceptu, ponieważ każdy z nas jest człowiekiem, który ma produkować. To z niego ma to wszystko wypływać. Pojawia się w tobie demon, rozumiesz, o co chodzi? Trzeba go wypędzić. Kto ma go wypędzić? Sam go wypędź. Wypędź demona ze swojego życia. Wypędź, wypędź, wypędź syna nierządnicy. Wypędź ze swojego życia. Wypędź demona. Po prostu wypędź go. Wypędź demona. Choroba? Wypędź chorobę. Uzdrów się. Zaburzenie emocjonalne? Uzdrów się. Rozumiesz, o co chodzi?
Brak ci finansów? Wyprodukuj. Wyprodukuj finanse. I tu nie chodzi o drukowanie pieniędzy. Tu chodzi o stworzenie dóbr w sobie. Jesteście glebą, glebą, glebą z waszego ducha. Ustawicznie w tą glebę ładowane jest ziarno pańskie. Rozumiesz? Ziarno pańskie. Cały czas tam się w ogóle, tam się wali ziarno pańskie. Ziarno pańskie. Dzięki wierze, otwartości i chęci wyjścia naprzeciw boskim bogactwom człowiek może przyciągnąć do siebie nieograniczony dostatek. Dzięki wierze w to, że jest producentem. Że jest producentem. Rozumiecie? Ostatnio dowiedziałem się, że jest taka firma, na przykład w Polsce, która skupuje, która się zajmuje skupowaniem byczych penisów. Co jest ciekawe. Tak. Kupują te bycze penisy, które są im sprzedawane za grosze, ponieważ one są wyrzucane w Polsce. To jest element zwierzęcia, który nie jest używany, więc oni je kupują i sprzedają w ogóle do Chin. I zarabiają taki cash, że się w pale nie mieści. Coś, co tutaj jest śmieciem, tak? W Chinach jest rarytasem. Ktoś to wymyślił, nie? Po prostu. Kupują to za grosze tutaj i sprzedają to za bardzo duże pieniądze w Chinach. Ktoś powiedział, co to jest? Gdzie to powstało? No musiało to powstać w czyjejś głowie. No musiało to powstać w czyjejś głowie. Zobaczcie, ktoś musiał na to wpaść. Jakiś człowiek użył czego? Użył tego, że jest glebą. Użył tego, że jakieś ziarno wpada w ogóle w jego duszę. Ktoś powie, czy to był wierzący człowiek? Nie, to nie musiał być wierzący człowiek. Wystarczyło, że znał mechanizm, że rozumiał, że to, co się w nim pojawia, to nie jest po to, żeby o tym jedynie sobie pomarzyć, tylko po to, że to się wprowadza w życie. I wprowadził sobie to w życie. Rozumiecie? Wprowadził sobie to w życie. Każda rzecz najpierw w tej swojej pierwotnej postaci musi powstać w umyśle tworzącego. Najpierw tam ona powstaje. Nie istnieje taka rzecz na ziemi, która powstała bez tego, żeby to ktoś wcześniej wymyślił. Wszystko ktoś wymyślił. Jak on to zrobił? Dokładnie tak samo, jak możesz zrobić to ty. Użył mózgu. Użył mózgu. Rozumiesz? Użył mózgu. Wystarczająco intensywnie o tym myślał. Wystarczająco intensywnie o tym myślał, rozumiesz, żeby to go zdominowało od wewnątrz. Na przykład świadectwo, które dzisiaj składałeś, na czym polega to, że w jakiejś tam godzinie uwielbienia, na czym polega ta sytuacja cała, że w jakiejś godzinie uwielbienia zaczynasz jakby wchodzić w inny świat totalnie i rzeczy zaczynają się w ogóle pojawiać na poziomie duchowym, tak jak się wcześniej nie pojawiały i przełomy zaczynają się pojawiać. To jest mega prosta sprawa. Wystarczająco długo pompujesz z twojego ducha określoną informację do twojej duszy. To jest bardzo proste. Rozumiesz, że możesz to osiągnąć? Zrób sobie doświadczenie. Rozumiesz? Zrób sobie takie doświadczenie. No doświadczenie ci opowiadam. Doświadczenie jakieś, no nie? Tu nie chodzi o modlitwę godzinę, dwie, no nie? Ale o na przykład modlitwę 70 godzin. Gdzie bierzesz wolne sprawy, możesz 70 godzin się modlisz, nie? 70 godzin. Ja pamiętam, my kiedyś, jak mieliśmy pierwszy kościół, i z Ministerstwa Rolnictwa przyszła dyrektywa zabrania tego terenu
na którym mieliśmy te budynki, bo tam mieliśmy ośrodek dla bezdomnych i tak dalej, tak? I my się modliliśmy 72 godziny chyba wtedy. Na zmiany się modliliśmy, tak? I wiecie, co się stało? Zdjęli ministra ze stołka, który w ogóle chciał to zabrać. I innego posadzili. Rozumiecie? W ogóle taka rzecz się stała na przykład, nie? Dlaczego? Wystarczająco długo. Ja kiedyś tego nie rozumiałem, ja to dziś rozumiem. Dzisiaj to bardzo dobrze rozumiem i ja to dzisiaj zaczynam stosować w zupełnie innym wymiarze niż stosowałem to kiedyś. Wystarczająco długo ładowaliśmy z naszego ducha określone myśli, tak, do naszej duszy. Staliśmy się przekaźnikiem. Uderzyliśmy w rzeczywistość. To każdy może zrobić. Każdy, bo to nic szczególnego. Ja nie mówię wam, do tego nie potrzeba żadnej specjalizacji. To jest w ogóle w chrześcijaństwie niesamowite. Ja uwielbiam to w chrześcijaństwie. Rozumiesz? To żadna specjalizacja. Za darmo, łaska, bo za darmo. Chcesz, zrób to. Bóg mówi, zrób sobie to. A weź sobie to zrób. A zacznij obracać jakimś elementem w swojej głowie, rozumiesz, w takich okresach czasu. Zobacz, co się zacznie dziać. Zobaczysz, co się zacznie dziać. Wiecie, że ludzie, którzy opanowali to, o czym ja teraz mówię, będąc w świecie, to oni w ogóle zarabiają bardzo dużo pieniędzy, zmieniają rzeczywistość, wszystko zmieniają. Swoje stany zdrowia zmieniają, wszystko. Boga nie znając. Ale to Bóg wymyślił tą metodę. Rozumiesz, o co chodzi? On to wymyślił i On nam to zlecił. Dał nam to. Gdy chcesz mieć samochód, to zaczynasz od tego, że wyobrażasz go sobie. Po prostu tego zaczynasz, nie zastanawiając się, ile pieniędzy na niego potrzebuję, kiedy go będę miał, jak ja tam na niego zarobię. Rozumiesz, o co chodzi, no nie? I ciągle obniżasz loty, bo się okazuje, że marzysz o samochodzie za 400 tysięcy, rozumiesz? A zjeżdżasz, proszę ciebie, do samochodu za 20 tysięcy. Zjechałeś. Bo te 400 tysięcy to było dla ciebie coś takiego? Nie, no przecież to jest w ogóle, no gdzie? No będę pracował, nie? Ale w ogóle powinieneś zacząć wyobrażać sobie samochód za 400 tysięcy. Powinieneś sobie wyobrażać jakieś do salonu, jak wykładasz gotówkę, musiałbyś zobaczyć tą gotówkę. Rozumiesz? Policzyć ją sobie, kurczę, w swoim umyśle. Dać ją dealerowi, wsiąść do tego samochodu, ukokosić się w tym samochodzie, rozumiesz, o co chodzi? Ułożyć sobie kierownicę elektrycznie, wszystko, wiesz, o co chodzi? Dopasować wszystko elegancko. Tym samochodem się przejechać gdzieś. Co ty myślisz, że jak? Dlaczego ty masz nie mieć tego samochodu? A czemu ty masz tego nie mieć? Dlaczego? Bo co? Dlaczego ty masz tego nie stworzyć? Co? Nie. Możesz sobie wyobrazić, zacząć wyobrażać, że jeździsz z ochroniarzem z absolutnym brakiem szyi, który ma czarny pas w taekwondo, proszę ciebie, i starą 45 w kieszeni. Pilnuje samochodu. Będziesz miała na to kasę, bo stworzysz to w umyśle. Wyobrażasz sobie, że dajesz mu normalnie 10 tysięcy miesięcznie za to, żeby pracował dla ciebie i pilnował cię samochodu za 400 tysięcy, bo cię na to stać. To się dzieje w głowie człowieka. Tylko ludzie tego nie robią, bo nie rozumieją tego mechanizmu. Mówią New Age, nie New Age, nie, rozumiesz, to nie jest New Age. To jest Pismo Święte. To Pismo Święte, to zamysł Boga dla nowego stworzenia. Dlatego on mówi, wszystko mogę w tym, przecież ludzie, to sformułowanie, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie, tak? Musimy obiektywnie na to spojrzeć, że to sformułowanie, tak? Jest brane przez większość chrześcijan, tak? Jako jakaś parafraza, jako cokolwiek, na pewno nie jako fakt. Jako pocieszenie. Jako sytuacja, w której jak się pali pupcia święta, to się stosuje do tego, mogę zgasić ten pożar. Ale to jest tak stosowane. No spójrzcie na swoje życie. Kiedy się stosuje to sformułowanie, wszystko mogę. Albo na przykład chcę tam osiągnąć jakiś tam element w życiu, taki, no nie? Ja w ogóle teraz będę to ogłaszał, tak? Patrzysz z boku, a z boku człowiek, który w ogóle nie zna Jezusa, osiąga to bez żadnej wiary.
bez żadnej wiary patrzysz, no i zazdrościsz. Mówisz, wow, no co to za historia jest. A ja tutaj ogłaszam te słowo i ty uważasz, że tym słowem w ogóle się tam przebiłeś, nie? Bo się przebiłeś być może, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to słowo wszystko, to oznacza wszystko. Ja zbadałem to słowo wszystko. Wszystko to jest wszystko. To jest naprawdę wszystko. Więc jeżeli takie słowo zostało ci dane, taka obietnica została dana, to myślisz, że po co ona została dana? Żeby cię pocieszyć? Żeby cię jakoś utrzymać przy stałym jakimś zdrowiu psychicznym? Żebyś nie zwariował na tym w świecie? Nie. To słowo zostało ci dane, żebyś je mógł zrealizować. To punkt wyjścia do zrealizowania wszystkiego. Oto łaska, ludzie. Łaska. Łaska. To jest łaska. Tam nie ma krzty, rozumiecie? Zasługi człowieczej w tym. Bo to jest mechanizm Boży, tak? Mechanizm Boży. To jest mechanizm boski. Tu się nie tego się nie wypracuje. Tego można tylko użyć. Po prostu, rozumiesz, i ładnie powiedzieć dziękuję za ten mechanizm. Cała twoja, kurczę, historia w tym mechanizmie, nie? To jest łaska właśnie. Łaska to nie jest, że w ogóle to się jakoś coś ci tam zleci, kurczę, skądś, z nieba, skądś tam. Nie. Łaska to jest właśnie to, że ten mechanizm został stworzony przez Boga do twojego użytku i tobie dany na podstawie nowego przymierza w Chrystusie Jezusie. I to jest łaska. Masz, dzieciaku, zrób z tym coś. Masz ten mechanizm, zrób z tym coś. Użyj tego mechanizmu, aby twoje imię, dziecko moje, zostało należycie wywyższone. Bo im wyżej ty będziesz, dziecko moje, tym większa chwała dla mnie. Rozumiecie? Im Syjon większy, tym Jahwe bardziej uwielbiony. Zobaczcie, Izrael to jest taki dobry przykład. Wiecie, to jest dobry przykład, naprawdę. To jest wywyższony naród. Wywyższony naród. Naród, który się dowiedział, co ma, jak ma funkcjonować, żeby być takim wywyższonym. Wiesz, o co chodzi? Naród, który wielokrotnie ma zasady, które nie są gdzie indziej w ogóle propagowane. Ja tu chyba wczoraj mówiłem na szkole o Izraelu, o tym, że właśnie tam na przykład żołnierz, który jest w armii, ma prawo odmówić wykonania rozkazu, jeżeli w ogóle dowódca go nie uargumentuje, no. To tylko w Izraelu jest możliwe. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko w Izraelu jest w stanie żołnierz zapytać swojego dowódcę dlaczego. I on nie może powiedzieć, bo jestem dowódcą. On musi na podstawie dwóch lub trzech świadków, tak jak mówi prawo, tak jak mówi zakon, wyjaśnić żołnierzowi te rzeczy, nie? I okazuje się, że to jest niesamowite, bo ta armia to jest... To jest no, armia z całego narodu. Wszyscy są żołnierzami. Chętnie bronią narodu. Nie uciekają. Rozumiecie, o co chodzi? Słyszeliście, co teraz zostało zrobione, że w ogóle prezydent Ukrainy zaczął robić blokady na wyjazdy w ogóle młodych mężczyzn, nie? I teraz się ściąga też tych młodych mężczyzn w ogóle do Ukrainy z powrotem. Czemu? No bo oni zaczęli uciekać przed wojną. Rozumiecie? No ale ja nie słyszałem, żeby z Izraela ludzie uciekali przed wojną. Bo jakieś jednostki, zawsze są jakieś jednostki dziwne. No, rozumiesz, ale nie. To my będziemy walczyć. Do ostatniej kropli krwi. To jest nasza ziemia. I oni są zwariowani na punkcie swojej ziemi. Oni nie zwiewają ze swojej ziemi. Rozumiecie? W Polsce tutaj podobny temat. W ogóle jakaś awantura się robi na granicy. Wszyscy, będziecie kupa ludzi, rozwolnienie, uciekamy, wyjeżdżamy. Dlaczego? A czemu? Dlaczego wyjeżdżasz? A czemu się nie uzbroisz zamiast wyjeżdżać? Czemu nie uzbroisz się? Nie rozumiem. Czemu inwestujesz na przykład w życie, będziesz inwestował w życie za granicą, zamiast zainwestować w zrobienie broni, kupienie, kurczę, rozumiesz, kałasznikowa? Czemu tego nie zrobisz? Czemu tego nie zrobisz? Powiem ci, czemu nie zrobisz. Właśnie dlatego, że w ogóle w tym narodzie ten Bóg honor ojczyzna, to honor stoi przed ojczyzną. A ja w ogóle nie jestem patriotą, nie?
Nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że mentalność nasza, zobaczcie, czym jest przeładowana. Wiecie, co stworzyliśmy? My Polacy, co stworzyliśmy? Stworzyliśmy naród, w którym honor jest ważniejszy niż ojczyzna. Teraz ktoś cię kopnie w dupę i cię napluje w twarz, rozumiesz, o co chodzi? I ty w ogóle się pogniewasz, Polak się pogniewa i odejdzie. Rozumiesz? I opuści. On opuszcza, bo go kopnęli w dupę i mu w twarz napluli. Żyd nie. Żyd się obetrze. Rozumiesz, o co chodzi? I zostanie na swojej ziemi. Rozumiesz? Taka jest różnica między nami. Bo oni inaczej zostali załadowani czymś innym, innym materiałem. O innym materiale rozmyślają. Rozumiesz? Dla nich Izrael to jest coś, co w ich głowie pracuje od tysięcy lat jako wartość. Jestem Izraelitą, jestem Izraelitą, jestem Izraelitą. W Polsce jest wreszcie tak, niestety jestem Polakiem, niestety. Niestety jestem Polakiem, niestety. I mamy to, co mamy, rozumiecie, o co chodzi? Przez w ogóle setki czy tam tysiące lat tak się ukształtowaliśmy. Przez co? Taką ziemią jesteśmy, to ładujemy w nasze dusze, to uwalniamy na zewnątrz, tak mamy i koniec, kropka. Rozumiesz? Kiedy chcesz mieć samochód, to sobie wyobrażasz, że jest piękny, że ma piękny lakier, że ma, nie wiem, równo pracujący silnik. No nie wiem, wyobrażasz sobie samy superlatywy ten samochód. Myślisz o nim. Ja ci daję przykład samochodu, tak? Uznajesz, że jest on absolutnie prawdziwy i dziękujesz za niego Bogu. Wiesz, kiedy dziękujesz za ten samochód Bogu? Kiedy o nim myślisz. Nie kiedy on stanie przed twoim domem. Kiedy sobie go wyobrażasz, kiedy cieszysz się nim przed snem. Rozumiesz? Wtedy dziękujesz za niego Bogu. Dziękuję, że się przejechałeś nim nad morze i wróciłeś. Rozumiesz? To robisz sobie. Wtedy o, dziękuję ci Boże za ten samochód. Boże, naprawdę dziękuję ci. Genialnie działa klima. Genialnie po prostu. Sam się prowadzi, Panie. Ktoś powie, ale co ty robisz? No dziękuję za samochód. Za jaki samochód? No jestem dzisiaj po sesji. Po jakiej ty jesteś sesji? Christian New Age. W takiej sesji jestem. Rozumiesz? Jestem po sesji dzisiaj. Byłem samochodem ze swoich wyobrażeń nad morzem. Rozumiesz? Dlatego dziękuję Bogu za tą niesamowitą podróż. Półtorej godziny, kurczę. Rozumiesz, o co chodzi? Prawie leciał. Prawie leciał. Ktoś powie, to są jakieś absurdy. To nie są absurdy. To jest nowe przymierze w Chrystusie Jezusie. To znaczy wszystko mogę. Wszystko mogę. Nieskończony intelekt świętego Boga znajdujący się w twoim duchu wpłynie na twój umysł w taki sposób, aby twoje wyobrażenia zrealizowały się w praktyce. On potrzebuje tego, żebyś obracał swoimi myślami w danym temacie. On na to wyleje moc. Na to. Tam moc to trzeba mieć na co wylać. Ludziom się marzy moc. Rozum? Moc to nie jest produkt. To nie jest... rozumiesz, o co chodzi? To nie jest... Nie wiem, dam ci przykład. Tak jak benzyna jest, nie? Benzyna. No nie napijesz się benzyny. Jestem głodny. Idę się nachlać benzyny. Czy benzyna jest nieproduktywna? Ona jest produktywna. Ale jej produktywność polega na tym, że musi być wlana do baku i za pomocą tego uruchomionym samochodem możesz wykonać pewne działania, które ci pomogą w tym na przykład, aby sobie zrobić zakupy gdzieś. Tak? Użyłeś, tak teraz, skrót myślowy. Wycinamy wszystko, zostawiamy benzynę i zakupy, tak? Za pomocą benzyny nasyciłem swój organizm. Ale to nie chodzi o to, że się napiłem benzyny. Za pomocą mocy Boga, tak, nasyciłem swój organizm. I tutaj ludzie właśnie myślą w ten sposób. Zstąpi moc i to mnie nasyci. Nie nasyci. Moc, tak, jest słowem pochodzącym od słowa móc coś uczynić.
Moc ma zadanie, za zadanie, tak? Pomóc tobie zagospodarować jakiś teren, aby owe zagospodarowanie wydało plon. Moc sama w sobie jest jak benzyna sama w sobie. Rozumiesz, o co chodzi? Jak prąd sam w sobie. Będziesz chciał spróbować prądu, jak cię pieprznie, rozumiesz, to przodków zobaczysz. Rozumiesz, o co chodzi? Przez to nie, prąd jest niezjadalny. Do prądu nie możemy się dotknąć, nie możemy go, kurczę, rozumiesz, spożyć. Jednak dzięki niemu będziemy gotować wodę na herbatę, ogrzewać się i tak dalej, prawda? Chrześcijanie wycinają wszystko ze środka i mówią, w ogóle potrzebuję mocy, tak, aby moje życie, tak, było zasobne. A gdzie cały środek? Moc przyjdzie na to, tak, że obracasz myślami. Że tym materiałem obracasz. Dlaczego Bóg ci dał myśli? Po co ci dał? Ludzie w ogóle lekceważą to. A w liście do Rzymian jest napisane, że dałem im rozum, aby mnie poznali. Rozumiesz, o co chodzi? Masa chrześcijan się cieszy, że gdzieś zostają dotknięci mocą Boga. Oni się jarają tym. Nie rozumieją, że to ma za cel jakiś, to ma coś uruchomić. Coś uruchomić, tak? Coś uruchomić. To coś, co jest już w tobie. To nie stworzy czegoś w tobie. To udrożni ci jedynie to, co w tobie już funkcjonuje. Opowiem wam pewną krótką historię, świadectwo takie wam opowiem. Ona się działa wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych. To był rok 1944. Zapisałem to, bardzo ciekawe dla mnie było. I była tam taka pewna mała dziewczynka w jednym z miast i ona dowiedziała się, od kogoś, żeby mieć rower, którego bardzo pragnęła, było biednie wtedy naprawdę, żeby mieć rower, wystarczy najpierw wyobrażać go sobie. Ktoś powiedział tej dziewczynce o tym. I ta dziewczynka uwierzyła w to. I ona sobie wyobrażała ten swój rowerek, który ma dostać. Macie 44 rok, to nie jest dzisiaj w ogóle. Naprawdę jest bieda, jest recesja w Stanach i tak dalej, nie? I trwało to dość długo. Ona sobie cały czas wyobrażała ten rower. Natomiast ten ktoś jej powiedział też ważną rzecz taką. Powiedział, pamiętaj, jak sobie będziesz wyobrażała ten rower, to wyobrażaj sobie, że tak, pożyczasz go wszystkim, wszyscy twoi koledzy się nim cieszą, wiesz, o co chodzi? I tak dalej, i tak dalej. To wierzący człowiek je w ogóle powiedział, nie? I ona sobie wyobrażała właśnie to. Dokładnie tak, jak powiedział jej ten człowiek, nie? I to naprawdę troszkę trwało. I któregoś dnia ta dziewczynka stała sobie przed takim w ogóle sklepem, gdzie no taki rower był, nie? Stała sobie i patrzyła na to i sobie tam popłakiwała w ogóle, nie? Popłakiwała się, było jej źle, nie? I kobieta taka przechodziła, ją spotkała i mówi, czego ty płaczesz, dziecko? Ona powiedziała, wie pani co, bo mi powiedzieli, że jak ja będę sobie wyobrażała rowerek, to ja taki rowerek dostanę i już sobie wyobrażam i tego rowerka dalej nie mam i tak bym bardzo chciała mieć ten rowerek, no nie? Ta kobieta się popłakała razem z tą dziewczynką, wzięła ją za rękę, poszła kilka domów dalej do siebie. Okazało się, że to była matka dziecka w jej wieku, które niedawno umarło. I po tym dziecku został prawie nowy rowerek. Ona wzięła ten rowerek i temu dziecku dała ten rowerek. Rozumiecie? Ta historia została zapisana na kartach pewnego dziennika, gazety w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Bo wiecie, kiedyś bardzo dużo parametru chrześcijańskiego było w ogóle w tym, nie? To zostało zapisane, ta informacja i ona sobie krążyła. O co chodzi? Ta dziewczynka stworzyła rower. Co się stało? Szeregi tak zwanych zbiegów okoliczności doprowadziły do tego, że dziecko otrzymało to, co chciało. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jeżeli wystarczająco długo obracasz jakimś elementem myślowym, kompletnie wierząc w to, że to się wydarzy, dlatego że Bóg tak powiedział, rozumiesz, o co chodzi? To ta rzecz się musi zmaterializować w twoim życiu. Nieważne jaką drogą, ważne, że musi. To jest pewne, że to się zmaterializuje. To jest pewne.
Jeżeli dzisiaj zaczniesz obracać myślą, że będziesz podróżował dookoła świata, dzisiaj zaczniesz to robić i nie poddasz się, na pewno okrążysz świat. Na pewno. Rozumiesz? Na pewno. Jeżeli wystarczająco długo będziesz o tym myślał, jeśli się nie poddasz, bo wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Ale w co wierzy? Wierzy w Bożą obietnicę i zgodnie z tą obietnicą postępuje. I skoro Bóg mówi tak, ja stwarzam, tak? A ty jesteś na mój obraz i na podstawie nowego przymierza, tak? Masz też stwarzać, bo możesz, to rób to, dziecko. Gdzie mam to robić, Panie? W swojej głowie. Dałem ci rozum, aby mnie poznać. Zacznij obracać określonym systemem myślowym, określonym produktem w swoich myślach, a produkt ten zaistnieje. I to nieważne, czy to będzie produkt materialny, czy na przykład będzie to produkt natury psychicznej, czy na przykład będzie to stan emocjonalny, który chcę osiągnąć, albo relacja miłosna, którą chcę w swoim życiu znaleźć. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu. I to się wydarzy. Długo będziesz obracał w swojej głowie, proszę ciebie, elementami miłości, rozumiesz? I wreszcie co się stanie? Zakochasz się i to wiesz jak? Z wzajemnością. Z wzajemnością się zakochasz. I ty dzisiaj nie musisz wiedzieć, jak to się wydarzy, jak to się stanie, jak ja go spotkam, czy tak jak ja ją spotkam. To nie jest ważne jak. Ważne, żeby się nie poddać. Ważne, żeby wytrwale tym obracać. Rozumiesz? Ważne, żeby tak to robić. Żeby używać tej Bożej metody. Ewangelia Mateusza 9:29. Według wiary waszej niech się wam stanie. Według wiary waszej. Wierzę, że to, co robię, Panie Boże, jest rzeczą skuteczną. Obracam myślą w mojej głowie. To wyda plon. To się pojawi w moim życiu jako realny przedmiot, realna sytuacja. Boże, będę w tym wierny. Nie odpuszczę tego tematu. Nie będzie, że dzisiaj mam trudny dzień. O, dzisiaj nie. Będę zawsze o tym myślał. Zwariuję na tym punkcie. W ogóle rozumiecie, o co chodzi? Skupienie, o którym dzisiaj była mowa, to jest brak rozproszenia. Skupienie równa się brak rozproszenia. Co to jest rozproszenie? To nie znaczy, że ty myślisz o złych rzeczach. To znaczy, że możesz myśleć, tak, o wielu różnych elementach, tak, i to spowoduje, że nie będziesz się mógł prawidłowo skupić na takim, na jednym elemencie. To jest rozproszenie. Są ludzie rozproszeni. Najczęściej to są w ogóle ludzie, którym brak równowagi, bo oni 15 rzeczy robią w ogóle w swojej głowie. Po co ci 15? Zrób jedną. W ogóle weź coś zrób. Weź sobie jedną rzecz zrób. Jedną rzecz. Weź się za jedną rzecz. Tak jak w kościele ludzie się biorą. Wiecie, dlaczego ludzie się biorą za tak wielką ilość służb różnych? Na przykład? Bo oni o nich myślą. A po co ty o nich myślisz? Weź jedną rzecz. A weź jedną służbę. A weź jedną służbę, a weź w tą służbę zaangażuj całą swoją głowę. A weź skup się na tej jednej służbie, na tym jednym miejscu, na tej jednej sytuacji. Skup się na tym. Skup się na tym. Potrzebujesz do służby jakiegoś daru Ducha Świętego. No nie? Potrzebujesz jakiegoś daru Ducha Świętego. Masz służbę, potrzebujesz daru rozróżniania duchów. Wiesz, o czym ty w ogóle powinieneś myśleć od dzisiaj? O darze rozróżniania duchów. Ty powinieneś w ogóle w swojej wyobraźni, rozumiesz, obracać całym systemem myślowym o rozróżnianiu duchów. Jak ty duchy rozróżniasz? Podchodzisz do człowieka, rozróżniasz duchy. Dlaczego ty myślisz o dziwnych rzeczach zamiast o rozróżnianiu duchów? Jak ty potrzebujesz, żebyś miał rozróżnianie duchów? Wiesz, co się w ogóle wydarzy? Uwolni się Boża moc. I to nie będzie rzadkie uwolnienie, to będzie bardzo częste uwalnianie tej mocy. Rozumiesz? To się będzie dziać. Będziesz zasypany będziesz. Rozumiesz, o co chodzi? Będziesz zasypany informacją na podstawie darów rozróżniania duchów. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinam w tej chwili każdą demoniczną siłę, która atakuje
duchowy zmysł słuchu ludzi. Ja związuję to w imieniu Jezusa, ja wyjmuję kolce z tego, przez imię Jezus. Diabeł zawsze będzie chciał ci zabrać jego prawdę. Rozumiesz, o co chodzi? On swoją prawdę będzie chciał ci w ogóle wyjąć, nie? Tylko rozumiesz, o co chodzi z diabłem? Diabeł, on zna wszystkie Boże systemy i on je wypaczy. On będzie chciał, żebyś ty ukradł. On nie będzie chciał, żebyś ty mu to ukradł. On będzie chciał to zatrzymać. Wiesz, o co chodzi? On zna te prawdy. On zna prawdy. Szatan zna prawdy. Rozumiesz? On nie będzie chował przed tobą. On będzie chciał ci podawać zamiast tego kłamstwo. Będzie mówił do ciebie, nie myśl o tym, nie myśl, nie myśl, nie myśl teraz o tym. Nie myśl o samochodzie, nie myśl o służbie, nie myśl o małżeństwie, nie myśl. Grom to, grom to. Pomyśl sobie, że to ja cię atakuję. Pomyśl sobie, że to ja ciebie atakuję. Rozumiesz? To jest mega sprytna konstrukcja. Nie posiadająca możliwości, rozumiesz, takich jak my myślimy, ale będąca bardzo sprytną. On wie, że musisz słyszeć, bo on to słyszy. On to słyszy. On słyszy teraz. Więc chce odbierać ci słuch. Według wiary waszej niech wam się stanie. Co? Wszystko. Według wiary waszej niech wam się stanie. Według wiary waszej, nie czyjejś. Żeby wyobrażenia realizowały się, nie można funkcjonować w złości i niechęci do innych ludzi. To jest to, co było dzisiaj też wspomniane. Ja o tym pisałem. To odbiera człowiekowi możliwość zrealizowania Bożego projektu. Oczyszczaj swoje życie z jakichkolwiek w ogóle złych myśli o innych ludziach, poniżających. Rozumiesz, o co chodzi? Oczyszczaj to, miej wolną przestrzeń. Nie zazdrość im, nie złość się na nich. Rozumiesz? Po prostu oczyszczaj się z tego. Musisz znaleźć w swoim życiu wyjście z wszelkiego niedostatku. Bo przecież kiedyś ty o tym będziesz rozmawiał z Bogiem. Niedostatek, wszelki niedostatek, jakikolwiek niedostatek, czyli coś, co ci nie dostaje, coś, co jest w ogóle za mało, czego jest za mało w twoim życiu, tak? To jest działanie diabelskie. Wszelki niedostatek jest diabelskim działaniem. Aby materializować wyobrażenia, należy być skupionym na wewnętrznym spokoju danym człowiekowi przez Boga. A jak można mieć wewnętrzny spokój, jak się komuś zazdrości, jak się ma do kogoś niechęć, nawet do samego siebie, jeśli się ma niechęć. Rozumiesz? Nie skupisz się na wewnętrznym spokoju. Będzie ci uciekać ten obrót myślowy. Będziesz się kładł spać i będziesz miał w głowie tysiące innych wyobrażeń, a nie twój samochód, nie twój dom, nie twoje małżeństwo, nie twój jakby sukces emocjonalny. Nie to będziesz miał w głowie, nie poobracasz tym. Będziesz niespokojny. Wiesz, co będziesz chciał robić? Będziesz chciał w jakiś dziwny, szybki sposób, tak, wyleczyć jakąś ranę, załatwić coś szybciutko. Rozumiesz? Albo co? Uciec. I wtedy będziesz myślał o rzeczach, które w ogóle nie mają najmniejszego znaczenia. Rozumiesz? A chaos tylko się będzie powiększał po tym życiu. Bo jak myślisz o chaotycznych sprawach, zrozum, to będą chaotyczne rzeczy się pojawiały. Chaotyczne, bo myślisz o chaotycznych sprawach. Rozumiesz? Musisz sobie wyrobić przekonanie, że boska mądrość znajduje się kompletnie w twoim duchu. Masz całą boską mądrość. Całą boską mądrość. Rozumiesz? Ona jest tam zgrupowana.
Więc na pewno znajdziesz rozwiązanie do każdej sytuacji życiowej. Tak? Wyobrażasz sobie jakąś sytuację życiową, rozumiesz? I obracasz, tak, myślami o rozwiązaniu tej sytuacji. Brakuje mi 100 tysięcy do czegoś. Do jakiejś rzeczy. Wyobrażasz sobie tą rzecz, do której ci brakuje 100 tysięcy. I obracasz myślami, tak, że otrzymujesz 100 tysięcy. Dostajesz 100 tysięcy, abyś mógł 100 tysięcy w ogóle włożyć w tą rzecz. Myślisz o tym. Uporczywie. Uporczywie. Brakuje ci jakiejś przeżywalności emocjonalnej. Zaczynasz myśleć o tej przeżywalności. Rozumiesz? Czujesz się niedowartościowany. Wyobraź sobie, że siedzisz, proszę ciebie, skulony na małym stołeczku i czujesz się taki niedowartościowany. Taki jesteś mały, w ogóle bez barwy. Siedzisz sobie tam. Wyobraź sobie siebie tam. Wyobraź sobie, tak? I teraz, tak? Od tego momentu, tak? Zaczynasz sobie wyobrażać, tak, że sobie z tego stołeczka wstajesz, zaczynasz być kolorowy, zaczynasz być duży, zaczynasz skakać, zaczynasz obracać swoją osobą w swoim umyśle. Co ty tam chcesz osiągnąć, jeśli ty tym nie obrócisz? Widzisz ludzi, którzy podchodzą do ciebie, mówią, jesteś wspaniały, jesteś cudowny, Boże, mogę cię dotknąć w ogóle, człowieku? Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle wiesz, zaczynasz w swojej wyobraźni tak sobą obracać. Na początku dla twojego umysłu to będzie szaleństwo. Twój naturalnie poniżony umysł będzie miał cholerną trudność ze zrobieniem takiej wizualizacji. Możesz się, kurczę, aż wytężać. Diabeł będzie chciał ci to wykraść szybko. Troszkę sobie o tym pomyślisz, to ci jakoś ucieknie, wytnie się z tej głowy, no nie? Przywrócisz to z powrotem. Przestaniesz modlić się w innych językach, tylko zaczniesz przywracać się z powrotem. I rosnąć, i rosnąć, i rosnąć, i rosnąć. Rozumiesz, o co chodzi? I rozwijać się. I zobaczysz kolejnych ludzi, którzy klaskają ci tam. Rozumiesz? Klaskają ci. Jesteś jakimś, nie wiem, muzykiem, piosenkarzem, kimkolwiek. Powinieneś wyobrażać sobie siebie, że jesteś na scenie, że śpiewasz, że ci, kurczę, rozumiesz, rzucają pieniądze. Nie wiem. Myśleć o tym, no nie? Chcesz rozwinąć jakiś zawód, który masz. Powinieneś myśleć o tym zawodzie. Być pewnym, że Bóg chce. Bóg chce, abyś miał ten zawód rozwinięty w 100%. Bo to dobry ojciec. To on ci dał pragnienie robienia tego zawodu. Przecież to on to w ciebie włożył. To się nie pojawiło samo. To pragnienie jest od ojca. On daje pragnienia do człowieka. Wyobrażaj to sobie. Rozumiesz? Wyobrażaj to. A ludzie czekają, że coś się zdarzy. Rozumiesz? Coś się zdarzy. I trwają w różnego rodzaju stanach emocjonalnych bardzo, bardzo długo. Po co? I mówią, przyjdzie Boża moc. Znajdę Bożą moc. Stwórz siebie. Stwórz sobie życie. Stwórz sobie rodzinę, stwórz sobie małżeństwo, stwórz te rzeczy sobie. Jesteś stwórcą na obraz Boga. Stwórz to sobie. Nie bój się, że to będzie jakieś chore, że to gdzieś ciebie wywali w kosmos. Nie wywali cię to nigdzie w kosmos. Przecież ty w ogóle wiesz, skąd to masz. Ty wiesz, skąd to masz. Peter Daniels fajnie mówił w ogóle, pieniądze nie są w stanie mnie wywalić w ogóle w kosmos, bo ja wiem, skąd one pochodzą. To w ogóle nie przejmuję się tym, że to mnie wywali w kosmos. Rozumiesz, o co chodzi? Z łaski Boga jestem milionerem. On się z tym oswajał. To było dla niego normalne. Z łaski Boga jestem milionerem, nie? Z łaski Boga. Tak? To on włożył we mnie pragnienie bycia milionerem. Nie każdy ma pragnienie bycia milionerem. Jeden ma pragnienie bycia milionerem, inny będzie miał pragnienie bycia sławnym. Diabeł będzie przychodził i mówi, ty chcesz być sławny, bo ty masz niskie poczucie własnej wartości. A ty powiesz, okej, ja się nawet z tobą, szatanie, zgodzę. Ja przyjmę to, co do mnie powiedziałeś teraz. Bo ja czuję się w ogóle taki, w ogóle poniżony w tym wszystkim. Więc zacznę sobie wyobrażać znowu ten stołeczek, szatanie. Znowu sobie zrobię sesję. Znowu sobie zrobię sesję. Jak ja wstaję z tego stołeczka i wchodzę tam coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej na coraz większe sceny życiowe. Rozumiesz, o co chodzi?
Po prostu. Nie bój się tego. Według wiary twojej. Nigdy nie uczyń skażonej swojej duszy za pomocą niechęci, tak? I niszczenia drugiego człowieka. Chciej dobrze dla innych ludzi. Dlaczego możesz chcieć dobrze dla innych? Bo i tak zawsze będziesz miał najlepiej. Bo masz coś indywidualnego. Twoje życie jest bardzo indywidualne. To chciej dobrze dla innych. Rozumiesz? Ustawicznie trwaj w wierze w to, że za każdym razem, kiedy będziesz obracał w sobie jakąś myślą, tak? To potężny intelekt z twojego ducha, rozumiesz, będzie wprowadzał to do realizacji materialnej, bo to on stworzył niebo i ziemię. To ten intelekt, który jest w tobie, rozumiesz? On sobie wymyślił niebo i ziemię. On sobie wymyślił gwiazdy. On sobie wymyślił planety. On sobie wymyślił rośliny, zwierzęta. On sobie organizm twój wymyślił. On cały czas jest w twoim duchu. Ten sam intelekt, ten sam umysł. Więc jeśli ty obracasz coś w swoim ludzkim umyśle, to teraz, ponieważ jesteś zjednoczony z nim, twój ludzki umysł łączy się z tamtym umysłem. Ale musisz o czymś myśleć. Musisz dać materiał połączeniowy. Materiał jakiś. Jest takie przysłowie, że z pustego to i Salomon nie naleje. Zauważyliście, że nie ma precedensu w Nowym Przymierzu, że Jezus dokonuje cudu stwórczego, tak? Bez materiału. Zauważacie to? Jeśli komuś, ktoś jest ślepy od urodzenia, nawet załóżmy, że nie ma oczu, nie wiemy, ale powiedzmy, nie miał oczu ten człowiek, nie wyrosły mu oczy, to wiecie, czemu mu tam wyrosły oczy? Dlatego, że była czaszka. Cud musiał przyjść na coś, na jakiś materiał. Chleby rozmnożył, bo miał chleby. Zrozumcie, to są zasady duchowe. Cud przychodzi na coś materialnego. Cud przychodzi na coś, co jest. Żeby coś powstało w rzeczywistości fizycznej, tak, to Boża moc musi mieć na co stąpić. Ona musi stąpić na twoje myśli. To tam wstępuje Boża moc. I one się materializują później. A nie ma tak, że się myśli o niebieskich migdałach, no tak, jest, albo się negatywnie myśli, jestem słaby, jestem cienki, jestem głupi, nie nadaje się. To nie, rozumiesz, o co chodzi? Powtarza się później te słowa i liczy się na to, że Boża moc stąpi i coś stworzy w jego życiu. I oczekuje się, że ludzie z zewnątrz, namaszczeni, pomogą w tym, żeby ta rzecz tam zaistniała. Tak? Tak to nie działa. Druga Mojżeszowa 19:4. Niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Zobacz, on przywodzi ciebie, czyli twój stan umysłu, do swojego stanu umysłu. On przywodzi. On przyciąga. On musi coś przyciągnąć. On, ten wielki intelekt, przyciągnie tam swoje myśli i one się zrealizują w realu. Ale muszą one istnieć. Trzeba chcieć. Dlatego ja często pytam ludzi, czego chcesz? Ludzie przychodzą, co mam robić? Ja mówię, czego ty chcesz? Ja muszę wiedzieć, czego ty chcesz? Nie co masz robić, tylko czego chcesz. Nie co masz robić, tylko czego chcesz. Nie wiem, czego chcę. No to musimy do tego dojść. Czego ty chcesz? Dawaj, będziemy się modlić. Czego ty chcesz? Czego ty oczekujesz? Zobaczcie, Jezus nigdy nie podchodzi do żadnego człowieka. Rozumiesz? No, zobaczcie, to ja o tym mówiłem ostatnio, że jest ślepy od urodzenia. Podchodzi do niego w ogóle, co chcesz, abym ci uczynił? No kurczę.
sparaliżowany leży. Ten do niego przychodzi, co chcesz, abym ci uczynił? Czego ty chcesz? Czego ty chcesz? Chcę widzieć, Panie. Aleluja. Masz zgodnie z wiarą twoją. Ale on musiał chcieć. A mało było takich w ogóle tam, co nie chcieli? Nie ma opisanych różnych ludzi tam, którzy w ogóle, że masowo oni tak... Do niego trzeba było przyjść i chcieć. Rozumiesz? Trzeba było chcieć. Oczyść swój umysł ze złych myśli, pokrętnych nastrojów w ogóle. Ludzie rozważają swój pokrętny nastrój. Wstał rano, on ma nastrój pokrętny. On się źle czuje, bo on jest jakiś taki, kurczę, niedorobiony, bo on tu go ugryzło, tam go urządliło, tam mu coś powiedzieli. On się rano taki wstał, taki zmarnowany, rozumiesz, o co chodzi? Jestem, Boże, ledwo jestem, ale jestem. Wiesz, o co chodzi? I on potem rozważa, to przychodzi w ogóle gdzieś na przykład do kościoła i myśli o tym, jak mu jest źle. Dlaczego ty to robisz? Po co ty to robisz? Bo ja nie mogę o niczym innym myśleć. Przecież to jest nieprawda, że ty nie możesz myśleć o czymś innym. Co ty jesteś? W ogóle to jest bzdura. Ludzie, to jest nieprawda. Możesz myśleć o czym chcesz, tylko błagam się, skup. Nie chcesz siedzieć tutaj, usiąść sobie na końcu w rogu, przykryć się krzesłem. Rozumiesz, o co chodzi? I zacznij się skupiać, nie? Skup się, kurczę, na czymś. Skup się na czymś. Nie mów, bo ja taki jestem, bo taki jestem. Nie? Bo ale jaki jesteś? Przecież możesz myśleć o czym chcesz. O czym chcesz. Rozumiesz? Nie musisz mieć pokrętnego nastroju. Rozumiesz, o co chodzi? Który cię rozwala na kawałki. Bo ty masz absolutną władzę nad tym. I musisz zacząć myśleć, tak? Konstruktywnie. Choćby nad tym, że potrzebuję, Boże, równowagi. Tak, jestem niezrównoważonym człowiekiem, Panie Boże, tu siedzę pod tym krzesłem, niezrównoważony taki jestem. Pełen ducha Twego, niezrównoważone dziecko Twoje. Siedzę pod tym krzesłem, no i dobrze, Boże, to co teraz robię? Zaczynam obracać w swoim umyśle myślami o równowadze. Równowadze. Wyobrażam sobie siebie jako wagę. Rozumiesz? Jestem równy. Rozumiesz, o co chodzi? Wszystko jest równe. Na jednej części wagi moja przednia część, na drugiej moja tylnia część. Na jednej górna, na drugiej dolna. Wszystko jest równiutkie. Równiutki jestem, Panie, jaki ja jestem równy. Rozumiesz, o co chodzi? Starą wagę możesz sobie wyobrazić, tak, wiesz, o co chodzi, nie? Myśl o tej wadze do końca spotkania, potem w domu jeszcze. Myśl o równowadze. O równowadze. Pomyśl sobie, że wchodzisz sobie codziennie na wagę. Proszę Ciebie, jedna waga, jedna waga. Jedna waga, wiesz o co chodzi? Równowaga w twoim życiu się pojawia. A nie 18 tysięcy rzeczy. Rozumiesz? Ludzie tak powinni myśleć. Masz pragnienie jakieś, zacznij tak myśleć. Człowiek, nie wiem, człowiek chce schudnąć. Przede wszystkim powinien zacząć wyobrażać sobie siebie jako chudego. Inny chce przytyć. Wyobraź sobie siebie jako człowieka, który jest tęższy. Im dłużej będziesz wyobrażał sobie siebie jako chudego, tym bardziej będzie ci się chciało ci się będzie ćwiczyć. To nie znaczy, że ty schudniesz. Tak są cuda takie, że człowiek schudł. Amen. Rozumiesz, o co chodzi? Natomiast w 99,9% przypadków obrót, tak, myślami, że jesteś chudy, doprowadzi ciebie do chęci treningów, do chęci diety, jakaś chęć się w tobie pojawi. Wiesz, co ty zrobisz? Przeprogramujesz sobie głowę. I raptem, jak to łatwo mi jest pójść na siłownię. I już się, kurczę, rozumiesz, nie buldoczę, człowieku, że ja muszę 40 minut chodzić, bo ty, człowieku, wlazłeś na ten steper, chodzisz 40 minut, przez ten czas co zrobiłeś? Spisałeś 3 modlitwy wstawiennicze. Rozumiesz, o co chodzi? Zaplanowałeś kolejny dzień, pomodliłeś się o kilka osób, rozumiesz, chodzi, i uwielbiłeś Boga psalmem. Tak? 40 minut strzelił, jak z bata strzelił. Tak? Nawet nie wiedziałeś, kiedy się pocisz. Tak? Ale dlaczego? Dlaczego ty tam wlazłeś na to? Czemu tobie się chciało? Czemu ci się chciało? Bo zacząłeś obracać tą myślą. Zacząłeś rozważać siebie jako chudego. Jako chudego. Rozumiesz, o co chodzi? Że wchodzisz w rozmiary, kurczę, tyle razy mniejsze, rozumiesz, i tak dalej, i tak dalej. No,
Ludzie nie robią tego. A po co ja będę to robił? Nie chce mi się. Ja będę myślał w sposób rozproszony. Będę miał rozproszone myśli. Rozproszenie jest twoim wrogiem. Skupienie jest twoim przyjacielem. Śpiewaj tą świętą pieśń w swoim umyśle. Pieśń pod tytułem, tak? Chcę mieć to. Albo chcę być taki. Rozumiesz, o co chodzi? Święta pieśń. Niespokojny jesteś. Co robisz? Zaczynasz obracać w swoim umyśle sobą jako osobą spokojną. Jesteś spokojny, człowieku, rozumiesz? Bardzo spokojny. Wyobrażasz sobie, że podchodzi ktoś do ciebie, wali cię w mordę, a ty jesteś spokojny. Rozumiesz, o co chodzi? Bardzo jestem spokojny. Przepraszam bardzo, czy zechciałbyś w drugi policzek? Proszę. No nie? Walnął cię w drugi, aż się zakołowałeś w tej swojej wyobraźni. Rozumiesz? Poszedłeś dalej. Jaki? Spokojny. A wiesz czemu? Bo można być kompletnym cholerykiem, a w swojej wyobraźni można być spokojnym człowiekiem. Po to ci dał Bóg wyobraźnię, żebyś tam, tak, budował obraz według Jego porządku. Po to ją masz, a nie po to, bo ona leży z boku i jest używana przez ciebie do głupoty. Rozumiesz, o co chodzi? To głupota jakaś. Głupotę sobie, kurczę, będę tam tworzył i będę tak... Dlaczego ja mam żyć z głupotą w mojej wyobraźni? Rozumiem. Pamiętaj, w naturze życia, w ogóle we wszystkim, co cię otacza, leży bogactwo. Rozumiesz? Miliardy w ogóle ziarnenek piasku. Miliardy gwiazd. Masa smaków. Wszystkiego full. Każdy człowiek inny. Rozmach Boga jest potężny. Wszystko żyje, żyje, żyje. Wiesz, wszystko żyje. Owady jakie są. Po co owady są w ogóle? Rozumiesz, o co chodzi? Są niektóre takie owady, że nie wiem, po co są. Nie, dzisiaj tam spotkałem na górze takiego owada, tutaj mieszkał mnie w toalecie tam na górze. Taki srebrny, co się błyszczy. Chodzi w toalecie taki, ja na niego szczoczogonek mówię. Jak się nazywa? Rybik tam mieszka. Po co jest ten rybik? Nie wiem. Może tam jest jakiś głębszy plan dla istnienia tego rybika. Nie wiadomo, po co on tam jest, bo tam mieszka jakiś pająk, który, kurczę, rozumiesz, go teraz ma zeżreć, a potem ten pająk wyjdzie na parapet i zeżre go jakiś ptaszek, a potem jakiś kotek, a potem kotek człowieku będzie sobie żył i ktoś go spotka i będzie mógł go przytulać. Jego w ogóle takie zapotrzebowanie na przytulanie się zaspokoi. Może to jest boski plan, ja nie wiem. To jest możliwe, że taka droga od tego, kurczę, rybika tam jest, nie? Po prostu. A może jest po prostu tak, że Bóg w międzyczasie w ogóle powiedział do aniołów, tam stwórzcie sobie, co tam macie w planach. No i któryś anioł w ogóle poznanie stworzy, rybika stworzy. No, będzie jazda. W ogóle, no nie? W ogóle. Będzie jazda, bo zobaczył mnie w dalekiej przyszłości. Ceroński nazwie go szczoczogonek. Potem powie o tym w zborze i się będą cieszyć. Wiesz, o co chodzi, no nie? W ogóle wow, w ogóle taki anioł dowcipny w ogóle, wiesz, o co chodzi, nie? No, taki anioł w ogóle, wiesz, niby Loki, ale proszę ciebie z innej, proszę ciebie w ogóle terminologii, tak? Taki wesołek niebiański, nie? Nie wiem, jak to jest, ale wiem jedno, że jest rozmach, bo ten rybik tam żyje. Jak on żyje, nie wiem, jak on żyje. Co on tam ma w środku, że on żyje? Co to za jest organizm mikro? Rozumiesz, o co chodzi. Ale żyje. Życie manifestuje się wszędzie. Nawet w sytuacjach tak bardzo absurdalnych, zauważacie? Jest wszędzie manifest życia. Bóg ma hopla na punkcie życia. Dlatego naszą rasę uratował. Jest coś w tym życiu takiego niesamowitego. Dlatego stwarzanie, wiecie czym jest stwarzanie? Powoływaniem do życia. Stąd mamy moc twórczą na obraz Stwórcy. On uwielbia powoływać do życia. On stworzył ludzi do powoływania do życia. Ludzie odpadli, trzeba było ich uratować. Uratował i co? Aby powoływali dalej.
mają tworzyć, kreować. To jest dla każdego możliwe. Jest ktoś głupi na przykład, są głupi ludzie. Rozumiesz? Nawrócił się głupi człowiek. Nawrócił się, siedzi, tylko wie, że się nawrócił. Nic nie wie, dalej się palcami bawi. Siedzi, bawi się palcami, nic nie rozumie, nic. Do zboru poszedł, bo mu to powiedzieli, chodź do zboru, bo umrzesz, jak nie będziesz chodził. No chodzi. Siedzi, bawi się palcami, nic nie rozumie, nic nie rozumie. Jedną rzecz zrób człowieku. Bierzesz go, rozumiesz, jesteś liderem tego człowieka, bierzesz go i powiedz, słuchaj, tak? Masz w swojej głowie obracać taką myślą, że jesteś mądry. Rozumiesz, o co chodzi? Jak? Ty siedzisz, a inni przychodzą do ciebie i się pytają, co mają robić. Będziesz to robił? Jestem liderem, masz się mnie słuchać. Tak, co mu zrobić? Usłużyłeś mu. Rozumiesz? On przez akt posłuszeństwa, modlisz jeszcze o niego, że mu to nie uciekło. Tak, on przez akt w ogóle posłuszeństwa będzie obracał tym, że on jest mądry, zacznie, wiecie co? Mądrzeć. Mądrzeć zacznie. Mądrzeć zacznie. Zamiast się zastanawiać, jak tu mu załadować materiał i modlić się i taki sam jakby jest, jeszcze gorzej. Rozumiesz, o co chodzi? Bo teraz zaczął mówić w innych językach. Ale mówi w innych językach, prócz ciebie powtarzając w ogóle to samo sformułowanie. Szebere, 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 szebere. Wiesz, o co chodzi? O co tu mi chodzi? Rozumiesz, co to jest za język? To nie jest język. Szebere to nie jest język. No dobrze, dziecko tak będzie mówiło, ale zaraz urośnie. Rozumiesz? Już nie mówi szeberę, kurczę, już ma 5 lat, 6, już nie szeberę. Tak? A to zamiast mu to robić, to trzeba go nauczyć czegoś. Zrób tą rzecz, myśl o tym, myśl o tym, myśl o takiej rzeczy, myśl o tym. Rozumiesz? On zacznie mądrzeć. Krok po kroku. Potem dojdzie do takiego momentu, że już będzie można go edukować dalej. Rozumiesz? Bóg jest niewyczerpalnym źródłem wszelkiej zasobności. To jest niewyczerpalne źródło. On nie ma w ogóle końca. A ty posiadasz w sobie ogrom niewidzialnych możliwości. Rozumiesz? Ponieważ ty i Bóg tworzycie jedność, a zasoby Boga są nieskończone, to twoje zasoby są również nieskończone. Ponieważ zasoby Boga są nieskończone, zasoby twoje są nieskończone. Bóg chce, abyś najlepiej wykorzystał swoje zasoby. To jest dobry ojciec. O to chodzi w tej łasce, żeby dziecko było najszczęśliwsze. Wszystko, co możesz zrobić, no nie? To będzie wielbić Boga. Rozumiesz, co ja powiedziałem? Wszystko, co będziesz w stanie zrobić, to uwielbi Boga. Wszystko, co będziesz w stanie zrobić, to uwielbi Boga. Twoje fizyczne i psychiczne uwarunkowania i zdolności, twoje fizyczne i psychiczne działania, twoje zamiłowania, pragnienia, gusta i tak dalej, to wszystko uwielbia Boga. Rozumiesz? Wszystko to uwielbia Boga. Ludzie chcą to zmieniać. Ja mam takie upodobania. Uwielbij Boga tymi upodobaniami. Rozwiń te upodobania. A czy one nie są grzeszne? Dobra, sprawdźmy. Czy łatwo sprawdza, czy upodobania są grzeszne? Szkodzą komuś? Nie. Tobie szkodzą? No nie. A jakbyś je zaczął realizować, to co by się stało? No poczułbym się lepiej. A jakbyś się czuł lepiej, to co by było dalej? No jakbym się czuł lepiej, to bym więcej mógł. Brawo, dobrze idziemy. Przecież nie jest grzechem coś, co cię buduje. Czy może być grzechem coś, co cię buduje? Czy z jednego źródła mogą wypływać dwie wody, słodka i gorzka? Nie. Prosta rzecz, jak się patrzy na to, czy coś jest grzechem, czy coś nie jest grzechem. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Jeżeli moje pragnienie nie wyrządza bliźniemu zła, a dodatkowo realizacja tego pragnienia buduje mnie, abym był bardziej skuteczny w Królestwie Bożym, bo ja będę weselszy, bardziej zadowolony, bardziej wyluzowany, przecież to nie jest grzech. Jaki to jest grzech? Przecież to nie jest grzech. To okazuje się, że to buduje. Ja nie wiem, co cię buduje, ale jakoś się zbuduj. Masz gusta pewne. Uwielbij Boga swoimi gustami. Uwielbij Boga swoimi preferencjami. Uwielbij tym Boga. Uwielbij tym Boga. A nie grom to.
I nie mów, to diabeł mi dał. Ja wiem dlaczego. O, tak mówi świat. Bo religia tak, bo w kościołach tak mówią. W kościołach kupę niedorzeczności mówią. Poprzez to wszystko uwielbisz Boga. Bóg chce, abyś był szczęśliwy, radosny i wolny. Oto Jego wola do twojego życia. Szukasz woli Boga? Chce, abyś był szczęśliwy, radosny i wolny. Jesteś wtedy materiałem na sługę. Możesz coś robić realnego. Rozumiesz? Obracaj rzeczami, które cię uszczęśliwiają. Rozumiesz? Uszczęśliwiają cię. W ogóle przestań myśleć o rzeczach, których nie chcesz. Panie, człowiek czegoś nie chce i teraz, ale to należy to robić. On nie chce, ale bardzo tego nie chce. To w ogóle po co ty myślisz? Nie myśl o tym. Czegoś nie chcesz? Rozumiesz? No tak, ale nie chcę. No ja mówię, okej, ale to nie chcesz, bo co? Jest to gdzieś tam, wkurzasz się na to, bo to jest gdzieś w Słowie Bożym napisane, że to należy, a ty tego nie chcesz i tak dalej. Nie, no po prostu ja tak bardzo nie lubię tej rzeczy. Ja nie lubię tak przytulać ludzi. Nie? Taki mam, no tak niech, tak będą, ale tak dalej. Ode mnie. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Tak kawałek dalej niech stoją. No nie? Przecież to jest przeciwne prawdzie. To jest łatwo zdiagnozować. To się łatwo diagnozuje. Rozumiesz? Ale są rzeczy, których się po prostu nie chce. Nie wiem, na przykład ja nie chcę pewnych rzeczy mieć. Ja nie chcę mieć pewnych rzeczy, albo w pewnych miejscach być. Ja tego nie chcę. Ale ktoś może chce, a ja nie chcę. Więc ja nie będę tym obracał w swojej głowie na przykład, nie? Ktoś chce pojechać na Antarktydę na przykład, nie? No ja nie chcę. Tak? Nie wiem, ktoś chce mieć w domu legwana na przykład. Ja nie chcę mieć legwana. No. Po prostu. Ktoś coś chce, a ja nie chcę. Rozumiesz? Filipian 2,13. To Bóg jest w was sprawcą chcenia i działania. To Bóg to w tobie stworzył. Ewangelia Łukasza 15,31 mówi, moje dziecko, zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. To, co ja mówiłem ci na początku nabożeństwa. Ty jesteś człowiekiem, który może sprowadzać rzeczy ze swojego umysłu na tą ziemię. Tak się w realu te rzeczy ugruntowuje. Tak się je stwarza. Obracaj nimi w swojej głowie. Bardzo cię proszę. Myśl o nich. Myśl o nich. Myśl o biznesie, który się udaje. O kontrahentach, którzy przychodzą. Myśl o tych rzeczach. Rozumiesz, o co chodzi? Myśl o tym. Myśl o relacjach, które ci wychodzą. Myśl. Ludzie modlą się tam o, żeby mieć, że jest właśnie miłość spotkać. Rozumiesz, o co chodzi? No to wyobrażaj to sobie. Wyobraź sobie tego człowieka, tam, że jesteś z nim, że on cię kocha, że nie wiem, jesteś dziewczyną, że on ci kwiaty przynosi, że on ci, kurczę, rozumiesz, no nieba przychyla. Wiesz, no weź sobie wyobraź tego faceta, no wyobraź go sobie. Ty sobie wyobraź tą dziewczynę, no wyobraź sobie. No nie wyobrażaj sobie tam dziewczyny, która ci będzie Pismo Święte czytała. No wyobraź sobie taką dziewczynę, jaką chcesz, żeby była. No niech taką sobie wyobrażaj, taką sobie obróć w tym umyśle. Zrób to, wiesz, o co chodzi, nie? Po prostu. Chodzi mi o co? Chodzi o to, że musicie się nauczyć sprowadzać rzeczy z ducha do świata materialnego. To wszystko idzie przez twoją duszę. Pamiętaj. Stąd my taki nacisk kładziemy na zdrowie duszy. W duchu jest wszystko. W duchu jest wszystko i każdy. Wszystko i każdy. Ale trzeba to sprowadzić tutaj na ziemię. Trzeba to sprowadzić na ziemię. Jak sprowadzasz? Przez swoją duszę. Ona jest jakby po środku. Umysł jest jakby po środku tego całego w ogóle interesu. I w umyśle obracasz, tak, tymi rzeczami, tak, które pojawiły się w twoim życiu jako pragnienia. Obracasz nimi do momentu, aż one zaczną się realizować.
wierząc kompletnie, że Bóg tego właśnie dla ciebie chce. A nie mówiąc, no nie wiem, co Bóg dla mnie chce. Czego chcesz? No powiedz do mnie nareszcie. Czego ty pragniesz? Bóg chce dla ciebie tego, czego właśnie pragniesz. Jeśli to, co pragniesz, jest zgodne z prawdą Bożą, na pewno tego dla ciebie chce Bóg. Rozumiesz? Na pewno tego dla ciebie chce Bóg. Po prostu. Chcesz poznać jakąś postać sławną? Wyobraź sobie, że z nią w ogóle... Ktoś powie, a skąd ja wiem, czy Bóg chce, żebym poznał sławną postać? Przecież powiedział, zaprowadzę cię przed królów. Przecież on ci dał obietnicę, przed królów cię zaprowadzę. Masz dostęp na podstawie tej obietnicy do każdej sławnej, rządzącej osoby w tym świecie. Czy to będzie prezydent, czy to będzie gwiazdor, czy to będzie reżyser, czy to będzie ktokolwiek inny, masz prawo do niej dojść, bo ona gdzieś jest, rozumiesz, jakimś królem, jakiejś dziedziny. Przecież tam dotrzeć do niej. Boże, jak ja mam dotrzeć do kierownika tego banku, bo ja bym poznał tego kierownika banku. Jak się nazywa kierownik banku? Tak i tak. Zacznij sobie wyobrażać tego człowieka, że się z nim spotykasz. Rozumiesz? Zacznij sobie myśleć, że ty się z nim spotkasz, że on pójdzie z tobą na lunch, że on z tobą porozmawia. Rozumiesz? Że będziesz dla niego pomocą jakąś, a on w ramach rewanżu załatwi, co trzeba. Tu rób biznes. Tutaj. Tutaj rób biznes. Rozumiesz? Amen.